To zaskoczył trenera, oczywiście mówię o pozytywnym zaskoczeniu na obozie w Kielnorowej. Nikt mnie nie zaskoczył. Na obozie zawodnicy wykonują to, co im trener każe. Wykonali bardzo ciężką robotę, bardzo ciężko pracowali, 6 godzin dziennie, 3 treningi dziennie, także no, oni za bardzo nie mieli czasu na to, żeby mnie czymkolwiek zaskakiwać. Raczej to było, od tego byłem ja, bo do końca nie wiedzieli, co przyniesie im kolejny dzień, także wiedzieli trochę Beskidy w biegu niestety, no, bo nie mieli czasu chodzić, także było trochę treningów w terenie, dużo siłowni. Był to obóz kondycyjno-techniczny, także było też miejsce na siatkówkę. A przy okazji w niedzielę jeszcze tak, żeby w nagrodę za dobry trening zagrali sobie sparing z AZS-em Rzeszów i nawet wygrali 4-1, także mi się wydaje, że oni też również są bardzo zadowoleni z tego pobytu w Kielnarowej. Pierwszym sprawdzianem będzie mecz z Kętami u nas w Jaworznie 1 września. Jest to też rywal w tym roku w pierwszej lidze. No i czy trener coś mógłby powiedzieć o tym rywalu, o tym klubie? Przede wszystkim dlatego ich zaprosiliśmy właśnie, że jest to Beniaminek. Tutaj w Jaworznie na pewno będzie to pierwszy sprawdzian, ale my już mamy pierwszy sprawdzian 29 sierpnia w Rudnikach. Za Częstochową gramy z AZS-em Częstochowa, z PLS-em pierwszy sparing i to będzie takie dość pierwsze spotkanie naszego zespołu, jeżeli chodzi o mecze kontrolne. Co roku gramy z AZS-em, także w tym roku tradycji musi stać się zadość. A Kęty, no wiadomo, Beniaminek, nowy zespół, którego nie znamy, chcemy ich poznać, zaprosiliśmy ich serdecznie 1 września tutaj do nas do Jaworzna. Chcemy to od razu połączyć z otwartym treningiem dla kibiców. Jest sobota, można wtedy przyjść zobaczyć sobie nowy zespół, poznać nowych chłopaków. A obiecaliśmy, że przyjedziemy 29 września, to jest tydzień przed samą ligą, na rewanż do Kent. Też nam to pasuje, bo wiadomo, nie znamy tej sali, nie wiemy jak tam się gra, bardzo chętnie ją poznamy. Jakie trener obrał sobie cele na ten sezon? Takie jak zawsze, co roku. Mam nadzieję, że ci chłopcy, co przyszli, ci, co zostali, po roku będą lepszymi zawodnikami, lepszymi ludźmi. To jest dla mnie najważniejsze. Wiadomo, nie stało się tak, jak chcieliśmy, żeby ten nasz stary zespół został jeszcze na ten sezon. Stało się inaczej. Chłopcy poszli na lepsze, wytrenowali się. Ktoś ich tam zauważył, dostali większe pieniążki, lepsze warunki. Jakby to powiedzieć, jak to w sporcie. Więc spróbowaliśmy, jak bardzo szybko budowaliśmy ten skład, by wybrać takich młodych zawodników, którzy będą pasować do naszego zespołu. Wiadomo, trzeba było szybko reagować, żeby inne kluby, żeby być przed innymi klubami i mieć nie tylko młodych, ale przede wszystkim zdolnych i grających zawodników. I mi się wydaje, że to się nam udało. A cel jest zawsze taki sam, no, trzeba iść do przodu, skoro w tym roku udało się awansować do playoffów. No w tym roku musimy na pewno to powtórzyć i na pewno chciałbym, żeby ten zespół zajął wyższe miejsce niż w tym roku, ale czy tak będzie, nie wiem. Od tego jest wszystko uzależnione, nie tylko praca trenera, nie tylko praca zawodników, ale też organizacja tego wszystkiego, jak zespół jest zorganizowany, jak zespół trenuje, czy ma możliwość trenowania, jak wygląda. Także mam nadzieję, że wszyscy tutaj wokoło im pomożemy, szybko się zaaklimatyzują i na pewno będą dużo radości sprawiali naszym kibicom. No i przede wszystkim będą promować nasze miasto, no bo po to tutaj przyszli. Nie przyszli tylko zarabiać pieniążki, ale przede wszystkim grać w siatkówkę, promować miasto. Cieszę się też, że będę miał samych studentów, czyli będą, mam nadzieję, to mądrzy, inteligentni ludzie, więc w siatkówkę będzie im się łatwiej grało. A czy działacze klubu już określili swoje cele, swoje założenia na ten sezon? Czego wymagają od pana? Jeszcze mi się nie udało z działaczami naszego klubu porozmawiać na ten temat. Mam nadzieję, że to będzie jak najpóźniej. Na razie pracujemy ciężko. Przede wszystkim nie rozmawiamy na ten temat, bo nie znamy do końca siły wszystkich zespołów, tak? Bo jeszcze nie wszystkie zespoły są podały skład, jaki będą w tym roku grali. Znamy nazwiska, znowu chłopcy z PLS-u schodzą do naszej ligi. Może ta liga być znowu mocniejsza, bardziej wyrównana. I dlatego czekamy do momentu, jak już będą wszystkie składy podane, żebyśmy mogli usiąść do stołu i sobie określić. Przede wszystkim określą założenia w stosunku do mnie, tak? Bo jeśli chodzi o zespół, to ja jestem za to odpowiedzialny. Jeżeli zespół zawiedzie, to znaczy, że trener jest niedobry. Kamil Kwasowski został nowym kapitanem drużyny i teraz mam takie pytanie, dlaczego właśnie on? Wybór kapitana nastąpił przeze mnie, tak? Wskazałem go, uważam, że Kamil
dojrzał już do tej roli, jest to zawodnik rozgrywający i tak rządzi na boisku, i tak każda piłka przychodzi przez niego, a ponieważ ci wszyscy chłopcy, co przyszli w wieku od 23 do 20 lat, także to oni są wszyscy w tym samym wieku, także dogadują się świetnie, Kamil nie jest najmłodszy, a na pewno może to pociągnąć. Ja uważam, że Kamil jest już człowiekiem takim, jeśli chodzi o rozegranie, na tyle dojrzałym, że oprócz tego, że będzie coraz lepszym rozgrywaczem, umie poprowadzić zespół w czasie meczu i pomóc w trudnych momentach. Na pewno będzie miał fajnych ludzi do pomocy, bo i Mateusz Sacharewicz, i Marcin Kantor, to oprócz tego, że są zawodnicy na swoich pozycjach bardzo dobrzy, to też również bardzo inteligentni i oni będą na pewno go bardzo dobrze wspomagać. Czy mógłby pan powiedzieć coś o każdym z nowych zawodników? Na pewno pierwsza sprawa, to odejście Pawła Adamajtisa, troszeczkę nas, jakby to powiedzieć, zastopowała. Wiadomo, że tak dobrego zawodnika na tej pozycji, w ograniczonych możliwościach finansowych trudno znaleźć. Sprowadziliśmy dwóch zawodników na tą pozycję. Nie do końca chcieliśmy, żeby zastępowali Pawła, bo broń Boże, ja jestem daleki od tego. Oni nie przyszli tu go zastępować, tylko rozwijać się i grać dobrze dla zespołu. Przyszedł na jego pozycję jeden mniejszy, bo 1,96 m, Szymon Romaś z Lubina, ale znowu jego plus to, że jest 92 rocznik, czyli to jest 20-latek, złoty medalista mistrzostw Polski dwukrotny, także bardzo, bardzo, bardzo utalentowany i przede wszystkim leworęczny zawodnik, czego nam tutaj brakowało na prawym skrzydle. A drugi przyszedł, może 2 lata starszy, ale też rocznik 90. No i różnią się tym, że jeden ma 96, a drugi ma 2,8. Także jeden jest mały, drugi duży. Jeden praworęczny, drugi leworęczny. No postaramy się, żeby oni obaj po prostu przynosili punkty dla zespołu. A wiadomo, jaką pozycją jest atak. Tak? To jest bardzo ważna pozycja, bardzo dużo tych piłek dostaje. Mam nadzieję, że będą się wspomagać. Żaden z nich na pewno nie przyszedł jako pierwszy, jako drugi. Obaj mają szansę na to, żeby tutaj grać. Tak samo jak Szymon Romaś, tak samo Damian Schulz. To są chłopaki na pozycji atakujących, z których jestem bardzo zadowolony, bo to nie jest przypadek, że oni tu przyszli, bo ja ich już od roku, dwóch na pewno dość często obserwowałem i bardzo mi się zawsze podobali. Następną zmianą na pewno jest środek bloku i tu uważam, ta zmiana naprawdę wyszła nam wyśmienicie na dzień dzisiejszy, bo nie tylko wzrostowo, bo przyszedł Patryk Skup, który ma 2,4 wzrostu i Mateusz Sacharewicz, który jak stanie na palcach też ma 2 metry, ale musi stanąć na palcach. Ale na pewno bardzo ograni ludzie, którzy w swoich zespołach byli MVP, czyli najlepszymi zawodnikami. Także to był naprawdę, uważam, strzał w dziesiątkę. Już o Marcinie Kantorze mówiłem, że przyszedł, wiadomo, z Będzina, znamy go doskonale. Również wydaje mi się najlepszy zawodnik z Będzina. Także tych najlepszych troszeczkę jest. Dochodzi do tego młody 20-latek na rozegraniu, Kacper Popik, który na pewno Kwasowskiego będzie Kamila fajnie zastępował, również leworęczny. Także są to takie, dodatki, których do tej pory nie mieliśmy. Na pewno dużo pracy, ale już na wejściu uważam, że ten zespół jest troszeczkę silniejszy, tylko mówię nowy. Nie do końca jest tak, że jak człowiek myśli, że ma siłę w zespole, ale z tym zgraniem, trzeba troszeczkę poczekać. I na siłę innych zespołów, i na to, co my będziemy grali, i jeżeli zobaczę po 2-3 miesiącach treningu. No i ostatnim czekamy dalej na Piotrka Orczyka, który jest teraz reprezentacją Polski juniorów, przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym dostanę wiadomość, że załapał się na te Mistrzostwa Europy. Jest to chłopak na przyjęciu, również leworęczny. Także obstawiliśmy mańkutami całe prawe skrzydło. Ostatnio podczas treningów można było zauważyć pewną maszynę tutaj na parkiecie i czy mógłby trener coś powiedzieć więcej o tej maszynie i oczywiście skąd ona jest? Kto dał pieniążki? Dzięki uprzejmości pana Tokarskiego, prezesa Tauronu z Fundacji Tauron, dostaliśmy w prezencie maszynę do zagrywki, która na pewno oprócz tego, że można ją wykorzystać i do obrony, to przede wszystkim uczy dużo przyjęcia. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, chociaż ja jestem przeciwny gadżetom w siatkówce, ale ten gadżet akurat mi się bardzo podoba, bo wiadomo, przez minutę przyjmujący dzięki tej maszynie może przyjąć 50 razy. Ta piłka z tej maszyny tak samo wyrzucona, z siłą, którą my nastawimy, można tą siłę również różnie operować. A wiadomo, jak to jest z zagrywaniem na zawodnika przyjmującego na treningu przez ludzi. W ciągu minuty te 2-3 piłki do niego
dotrą, bo reszta jest zepsutych, albo jest w siatkę, albo w aut. Także dzięki tej maszynie nasi przyjmujący powinni mieć lepszą pracę i lepszy hebel. Dziękuję bardzo trenerowi za poświęcony mi czas. Dziękuję.